Zgodnie z moją obietnicą, jak Rzech powiedział, tak też Rzech zrobił kobiety na walizkach w moim studiu. Już teraz mogę je gorąco i serdecznie przywitać. Magdalena Witoszek. Witam serdecznie. No i Żaneta Czugalik. Również witam. To te nazwisko takie, żeby się wziąć i tutaj zaraz na początku wyłożyć. Ale dobrze, dobrze. Moje drogie panie, dziękuję za to, żeście przyjęły zaproszenie, a wy już Rostomili za chwilę przekonacie się, jakie pytania Rzech narytował. Myślać ochy, że spokojnie te kofry się możecie odłożyć, nie? Tak się postawcie je, bo to trochę potwo, nie? O, właśnie tak. I teraz, no to musicie wylosować, Kero będzie pierwsze pytanie. Co prywatnie te kobiety na tych walizkach porabiają? O, dużo. Oprócz śpiewania oczywiście różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Przede wszystkim praca, 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 taka typowa praca. Ale ta typowa praca to, nie wiem, tam na kopalni robisz, na dole. W ciałach, ale nie. Jednak szkolnictwo. Szkolnictwo. Tak. Czyli teraz już wróciłaś do szkoły, czy jeszcze uczysz zdalnie? I tak, i tak. Hybrydowe trochę, nauczanie. Trochę ze szkoły, trochę z domu, tak to się łączy. Dobra, to Żaneta, a Magda? Ja sprzedaję samochody. Wiedziałam, to wzrok liczyłam na ten wzrok. Może się skusisz? Nie. Nie, nie chyci, ale jak reagują mężczyźni, kiedy przychodzą kupić auto i widzą, że kobieta chce im to auto sprzedać? Bywa różnie. Jeżeli przychodzą sami, jest fajnie. Jak przychodzą z żonami, przeważnie jest: Zenek, tam jeszcze pan jest. Okej, okay, a bywa często tak, że twoja wiedza zdecydowanie przewyższa wiedzę motoryzacyjną danego klienta? Wiesz co, teraz są takie czasy, że raczej klienci przychodzą bardzo dobrze przygotowani z modelu, który chcą zakupić, ponieważ już wstępną orientację robią w internecie. Natomiast staram się być przygotowana, żeby właśnie nie było sytuacji, że mężczyzna jakiś mnie zagnie. Dobrze. Zwarte, gotowe, przygotowane też do wywiadu. Kobiety na walizkach dzisiaj w naszym studiu. My przed siebie iść i w podróży trwać. Teraz miał paść pytanie dotyczące nazwy, skąd ta nazwa, ale zanim to pytanie, to skoro już ekspert motoryzacyjny jest w studiu, to muszę się spytać, czy już jest taką wielką moda na to eko i wszystko, co jest elektryczne, hybrydowe? Pojawiają się samochody elektryczne, hybrydowe, jak najbardziej są w ofercie i klienci coraz chętniej pytają, natomiast jeszcze chyba jest za mało ten temat popularny. No i póki co jeszcze spalinowe samochody królują. Ale to benzyna czy diesel? Jednak bardziej benzyna. O. Ze względu na jakieś nagonki na temat diesla, natomiast wiadomo, że teraz wszystkie diesle i tak spełniają normy, które muszą spełniać, więc też bez problemu diesle są produkowane już z odpowiednimi dodatkami AdBlue, które się dodaje, żeby jednak tej normy emisji spalin spełniać. Czyli rozumiem, wy jak już kierujecie się wyborem, to tak, że idziecie z tymi waszymi walizkami, przymierzacie, włażą do bagażnika, bierzemy. No, a nie każdy wóz się kwalifikuje. Rozumiem, bo jeszcze musi być kolor odpowiedni. Nie, tylko my już tych walizek mamy dosyć sporo. Pojemny bagażnik, to jest podstawa. Znaczy się nie, bo ja chciałbym w ogóle powiedzieć, że już się z takimi małymi tymi koferkami do nas do studia przyszły i tak godą. W takich koferkach, co wy dziołchy tam możecie mieć? No waciki, no nie więcej. No. Też. 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 Aha. Dobrze, a skąd w ogóle pomysł na taką nazwę? Pomysł na kobiety na walizkach w sumie zrodził się przypadkowo. Wstępnie były inne plany, trochę bardziej poważne, ale jednak doszło do tego, że my takie poważne aż nie jesteśmy i lubimy podróżować. Chciałeś zasugerować waszym mężom, że wybywacie. Powiedzmy. No, tak to wygląda, że zawsze ktoś, nas nie ma, nie? Zawsze ktoś może pakować te walizki, albo my same, albo Tam oni bo. Nam. Okej. No a co w waszych walizkach się wtedy mieści? Wszystko, gadżety na koncerty, stroje do przebrania, prowiant. Jak kobieta to oczywiście niezliczona ilość butów. Kosmetyki, kosmetyki, kosmetyki. Okej, okay, czyli rozumiem, generalnie typowo. Już, no typowo jak u każdej kobiety, czyli już wiem skąd ten srogi bagażnik musi być. Moje drogie panie, na waszym koncie piosenek?
No kilka już jest. Jest. Kilka. Jedna jest całkiem ciekawy teledysk, kiedy podróżujecie takim garbusem. To ja. Spełniającym wszystkie normy. Ale ja też niczego sobie pojazd. Nie, nie, no bardzo, bardzo w porządeczku, nie ma to tamto, ale moje drogie panie, w którą stronę właściwie zmierza ta wasza muzyka i ten muzyczny projekt? Tak naprawdę ten projekt to jest aktualnie to, co nam w duszy gra. Czyli? Czyli tak naprawdę wszystko. Bardziej tak popowo, mniej takich cięższych rytmów, bardziej... Tak, ale jednak ten pop taki z lat wcześniejszych, gdzieś tam już wcześniej śpiewałam różne covery Anny Janter, Ireny Jarockiej, no i gdzieś ta muzyka jest bliska mi bardzo i stąd się tak wziął pomysł, żeby w tą stronę... Czyli chcecie odświeżyć to, co kiedyś było słuchane, to, co było kiedyś wyśpiewane. Chciałybyście może nie tyle co odświeżyć te stare numery, ale w takiej formie podać wasza twórczość. Tak, w takim klimacie. Coś takiego. No. I to wam teraz w duszy grą? Tak. Okej, a powiedzcie mi, bo każdy jak zaczyna, to... Moje jakiś taki plan i jakąś ścieżkę obrano. Czy ta wasza ścieżka zmierza do wydania płyty? Zmierza do wydania płyty, natomiast jak zaczynałyśmy, to naszym priorytetem było to, żeby wspólnie razem śpiewać, bo gdzieś tam nasze ścieżki się zaczynały troszeczkę rozchodzić i to był taki priorytet, że wracamy, żeby tworzyć coś razem. Zamysł, tak jak Madzia wcześniej mówiła, był troszeczkę inny. Powstało coś super, powstały Kobiety na walizkach. Myślę, że się to super sprawdzi, że będzie miłe dla ucha, że ludzie będą super odbierać. No i zobaczymy. Ale ta nazwa też jest jako projektu jest troszkę taką bezpieczną, bo Kobiety na walizkach to kobiety, które z tego kofra mogą wyciągnąć takie muzyczne wspomnienia. Dokładnie tak. I w sumie taki był zamysł, że my jesteśmy w podróży, ciągle jesteśmy w podróży, lubimy zwiedzać, ale głównie jesteśmy w muzycznej podróży. I właśnie w taką podróż chcemy zabierać naszych słuchaczy, naszych odbiorców. Proszę bardzo, wy albo dacie się porwać, a myślę, że na pewno dacie się porwać w taką właśnie muzyczną podróż. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Miało paść pytanie i niech też padnie, czy warto śpiewać, drogie panie, a może troszkę odpowiedzią będzie, jakbyśmy sobie zrobili taki rachunek tego wszystkiego, ile tych piosenek już powstało, ile na koncie je macie? 5 plus 2 świąteczne. I teraz teledyskowo? Udało nam się zrealizować teledysk do 3 utworów, plus tych 2 świątecznych też. Tak, czyli w sumie. Czyli całkiem nieźle. Całkiem nieźle, tak. I to jest początek. I to jest troszkę też już właśnie odpowiedź na to pytanie, czy warto śpiewać. Wydaje wam się, że warto? Oczywiście, że warto. No my życia nie widzimy poza śpiewaniem, ale uważam, że w sumie obie uważamy, że każdy śpiewać może. Trochę lepiej, trochę gorzej, ale... Okej. Okay. Tu nasze zdania się będą nieco różnić, ale Dziołchy, powiedzcie mi jeszcze jedna taka rzecz, bo to jest takie trochę tendencyjne pytanie i takie, no nie powinno się już tego pytania zadawać, ale jak zaczynały Kobiety na walizkach z tym śpiewaniem? Bo pewnie odpowiedź będzie taka sama, od małego już śpiewam. Jak to było? Ach, no to tak też jest, ale my wspólnie zaczęłyśmy śpiewać w orkiestrze kopalnianej. Dętej. I tam się poznałyśmy i tamte nasze drogi się zeszły. Tak. Czyli oryginalnie. Bardzo oryginalnie. A jaki repertuar w orkiestrze Dętej? Nasz taki charakterystyczny śląski też, repertuar? Tak. Czy już ale taki też... nowoczesny też, no, bo tam mażoretki tańczyły do takich nowoczesnych też utworów, gdzie myśmy wypełniały tę muzykę naszym wokalem. Ale śląskie też i gwarki, tak było. I barburki, proszę i golonko. Nie, powoz mi to widać, golonka. Normalnie i ciapka pusta wyłazi, to wszystko widać. Dobrze, ale jak już śpiewacie, to chętnie śpiewacie to, co jest waszym repertuarem, to, co wam w duszy gra. Czy macie takie swoje numery jeden, takie ulubione hity? Ale mamy ulubione i też śpiewamy te ulubione. Tak, bo my też mieszamy na koncercie póki co jeszcze coverowe utwory.
plus dokładnie te nasze autorskie. No to dobra, to teraz zapytam o ten cover, który musi być zaśpiewany na koncercie, bo nie wyobrażacie sobie koncertu bez dla tego. Dla mnie? No. Gdzie ci mężczyźni? I być kobietą, nie? Proszę bardzo, czyli no to już taka cała historia do tego idzie poukładać. Moje drogie panie, bardzo dziękuję za to, żeście przyjęły to moje zaproszenie, że mogliśmy chociaż chwilę tutaj postać razem, poklachać i nieco więcej się owoc dowiedzieć. Trzymaj kciuki za ta muzyczną podróż, bo ona się rozpoczyna i mam nadzieję, że rozpocznie się na dobre. I że żaden już biletów sprawdzać nie będzie, no pojedziemy przed siebie. A my mamy nadzieję, że zabierzesz się z nami w tą muzyczną podróż. Dwa razy mi nie godejcie. Dobrze, kobiety na walizkach. Magdalena Witoszek, Żaneta Czogalik to moje właśnie dzisiaj zaproszone dwie panie z koframi tu w studiu.